Cześć kochani, z tej strony ja, że dzisiaj walniemy sobie recenzję dla odmiany. Chyba już dawno nie robiliśmy recenzji od czasu recenzji powerbanka Adaty, więc dzisiaj zrobimy sobie recenzję czegoś ciekawego. Abery to mini latarka z AliExpress za jakieś 30 zł w wielkości broneczka do kluczy o mocy świecenia aż 900 lumenów. To wszystko kochani dzisiaj sprawdzimy. Ciekawi? Zapraszam. Dzisiaj będziemy się zajmować właśnie recenzją oraz testami szczegółowymi latarki wielkości bryloczka do kluczy, która jest bardzo wielofunkcyjna. W ogóle powinienem wam najpierw wyjaśnić znaczenie, co oznacza EDC. EDC z angielskiego oznacza skrót Every Day Care. Taka rzecz, która nam się przyda w codziennych sytuacjach, jak i również awaryjnych sytuacjach. Tak się kochani właśnie prezentuje nasza latarka, bynajmniej jak na razie pudełko. Mamy różne certyfikaty, UKCA, bardzo dobrze, ROHS, świetnie, super, Central Europe, podstawa. Okej. Recykling, nie wyrzucać do śmieci, bo w środku mamy akumulator litowo-jonowy. Dobra, o pojemności 500 mAh już wam zdradzę. Co ciekawe, nasza latarka jest ładowana z portu USB typu C, więc jest super. Moc świecenia rzekomo 900 lumenów. Gdzieś wyszło, że to jest 650, chociaż to i tak jest sporo jak na takiego malucha. Bo zaraz zobaczycie, jakich to jest gabarytów bez opakowania. Na naszym kolejnym boku mamy rozpiskę, co nasza latarka oferuje, jak na przykład odporność na uderzenia, odporność na upadki do 1 metra, odporność na wodę. Mamy światło ultrafioletowe, a więc możemy przykładowo bawić się w kryminalistykę i szukać zaschniętych śladów krwi w naszej szkole. Mamy również magnes, aby sobie ją na przykład przyczepić i odpalić światło boczne jako lampa robocza, oraz mamy światło niebieskie i czerwone migające na przemian. Dokładnie jest taką samą częstotliwością modulacyjną jak światła kogutu, radiowozu albo karetki. Taka ciekawostka. Z tyłu mamy już bardziej szczegółową rozpiskę, na boku górnym oraz dolnym nic się nie znajduje. Tutaj już mamy, kochani, bardziej ciekawą specyfikację, która zapewne was bardziej interesuje. Jest to latarka ładowana przez port USB typ C. Mamy dwie jasne diody, najjaśniejsze LED. Zasięg świecenia aż do 100 metrów. To sprawdzimy sobie w warunkach terenowych, oczywiście. Wymiary naszego produktu: wysokość, szerokość, grubość oraz na końcu informacja o wodoodporności. Mamy normę IP65. Produkt Wave. Waga naszej latarki 33 gramy. Tutaj mamy na samym końcu jeszcze rozpisane tryby świecenia. Tryb turbo, wysoki, średni, niski, ekonomiczny, światło boczne, białe, ultrafioletowe, czerwone, czerwone migające jak światełko rowerowe przykładowo oraz red, blue flash, czyli migające światło na przemian, niebieskie oraz czerwone. Niestety osobno migania samego światła niebieskiego tylko i wyłącznie nie jesteśmy w stanie wyzwolić, ponieważ takiego trybu nie mamy. Zobaczmy kochani, z czego składa się nasz zestaw. A po otwarciu, pierwsze co nam się rzuca w oczy, to nasza instrukcja obsługi, w której mamy szczegółowo wymienione nasze tryby świecenia. Mamy tryb turbo, w którym uzyskujemy aż 900 lumenów rzekomo. Powiem wam, że te 900 to jest troszeczkę przesadzone i jest ono bardziej podobne do tego 650, więc tutaj mógłbym rzec, że to turbo to jest takie 750 lumenów, ale to jest tylko teoretycznie. Zobaczycie w praktyce, jak to świeci, bo chyba to jest tak naprawdę najważniejsze. Tak, i w tym trybie turbo możemy świecić 75 minut. Do godziny uzyskamy na spokojnie 75 minut, to w takich warunkach, jak jest zimno, bo wtedy jest dobre odprowadzanie ciepła, ale jak jest ciepło, do godziny. W trybie wysokim 127 minut, czyli mamy 2 godziny. W medium, w średnim trybie 160 minut i w niskim trybie 390 minut z jasnością 180 lumenów, 450 lumenów, 650 lumenów. Nie jestem w stanie wam pokazać, ile lumenów jest wartością praktyczną, więc dalej będziecie musieli sami zobaczyć i sami ocenić, jak to świeci w praktyce. Będę musiał przeczyścić obiektyw i wybierzemy się nocą do lasu za chwilkę. I tutaj mamy tryby obsługiwania, charging indication, red light, tak, charging indication. Czyli mówiąc w skrócie, nasza dioda ładowania miga na czerwono, kiedy się ładuje, świeci się na zielono, kiedy jest naładowana nasza latarka gotowa do pracy, w ogromnym skrócie. Dobra, tutaj mamy informację jeszcze o certyfikacie, ładowanie za pomocą portu C i wymiary. Czyli to już wszystko, kochani, co mieliśmy. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to oczywiście latarka, która się kryje pod naszym
woreczkiem, w którym się znajduje kółeczko, dzięki któremu możemy sobie ją przyczepić do kluczy. Jest to trochę upierdliwe, bo jeszcze jest wyposażona w magnes i co chwilę się to kółeczko do tego magnesu przyciąga. Ok, dalej mamy standardowy kabel USB-C, USB-A. Nie jest on zbyt długi, jak widzicie, ale możemy nim naładować, co ważniejsze, jest wydłużona końcówka, aby sięgnąć do naszego portu USB. I nasza sama latarka, to jest nasz magnes. Zobaczcie, kochani, jakie to jest małe w porównaniu z moją dłonią. I taka mała latarka potrafi świecić z jasnością 900 lumenów. To jest jaśniej niż taka standardowa latarka z Lidla za 35 zł, naprawdę. Tak się, kochani, prezentuje. Zaraz, kochani, pokażę wam poszczególne tryby. Tutaj mamy nasze główne dwie diody, które generują światło o jasności 900 lumenów, także jest naprawdę moc. Oczywiście to, kochani, jest metal, nie żaden plastik, który ma za zadanie odprowadzać ciepło od naszych lamp. Bardzo mocno się grzeją w trybie turbo. W trybie najjaśniejszym jeszcze dają radę, ale w trybie turbo grzeje się momentalnie. I tu, kochani, mamy nasze dwa włączniki. Ten służy do operowania naszymi dwoma diodami z przodu, a ten służy do operowania naszym panelem bocznym, który wam zaraz zademonstruję. Najpierw, kochani, może zaczniemy od niego. A więc tak, aby uruchomić któryś z trybów, aby uruchomić światło białe i po prostu sobie poświecić, to przytrzymujemy nasz piorunek przez kilka sekund. I momentalnie zaświeca się coś, chcemy znaleźć, klikamy. Jeszcze, kochani, pozostało mi dodać, że nasza latarka, jak dobrze widzicie, już zaczyna fosforować, świeci w ciemności. Tak, obudowa naszej latarki, kochani, świeci w ciemności. Tak wygląda również tył. Zapomniałem wspomnieć, tutaj znajduje się zaślepka naszego portu ładowania USB-C, który nie odkrywa się od boku, co mogłoby was zmylić, lecz w taki sposób, od góry. I tu jest ukryta zaślepka naszego portu USB-C. Czas ładowania 2,5 godziny. Tutaj mamy dodatkowo nasze certyfikaty, nazwa naszej latarki i tak to, kochani, mniej więcej wygląda. Chętnie wam pokażę, jak świeci w ciemności, tylko najlepiej naświetlić ją światłem ultrafioletowym, ale to, kochani, pokażę wam zaraz, co będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć w teście terenowym, jak to dokładnie świeci. A jak na razie zajmijmy się trybami. Pierwszy tryb, jakby wyzwolić tego bocznego panelu, naciskamy dwa razy klawisz piorunka i odpala się światło robocze. Czyli po prostu standardowo, bez problemu jesteśmy w stanie oświetlić przy pomocy tej pojedynczej bocznej diody, na przykład moją kuchnię. I to tak naprawdę praktycznie cała, może nie idealnie, ale tak naprawdę wszystko widać. Czy nawet łazienka. Wszystko idealnie widać, jak, kochani, zresztą widzicie. Z przedpokojem też nie ma najmniejszego problemu. Pojedyncza dioda jak na razie. A tak, kochani, wygląda efekt świecenia w ciemności. Tak właśnie, ponieważ nasz plastik jest z dodatkiem substancji fluorescencyjnej, dokładnie, z domieszką. Stąd ten efekt. Możemy nawet tym minimalnie spróbować coś oświetlić. Przykładowo zobaczyć, co tu jest napisane w kalendarzu, ale takim światłem ciężkie jest to do uzyskania. Ale chcąc, nie chcąc, da się coś odczytać. Takie większe rzeczy. Awaryjnie. Także, kochani, pierwszy tryb myślę, że mamy omówiony. Jest to standardowa lampa robocza. To do oświetlania nawet większych przestrzeni ok, ale na odległość większą już troszeczkę gorzej. Teraz zajmijmy się drugim trybem, który po naciśnięciu z powrotem naszego przycisku przechodzimy w tryb ultrafioletowy. Tutaj możemy widzieć różne zaschnięte substancje, których normalnie na ogół w środku dnia nie widać gołym okiem. Może to być krew, może to być zaschnięte mleko, na przykład na drzwiach lodówki, o ile są białe i tego nie widać. Właśnie po ciemku w takim świetle widać takie rzeczy. Nie wiem, kochani, czy obiektyw telefonu z filtrem to ujmie, ale przykładowo teraz jesteśmy w łazience i spróbuję wam pokazać, w jaki sposób mniej więcej jest położona u mnie szpachla na farbie. Tak, to akurat widać pod światło. Kolejnym przykładem może być nawet jako taki plastik. Sami widzicie, jak się zachowuje w świetle UV. Czy nawet plastik o takiej żarówki, jak widzicie, zachowuje się... Widzicie, jakby praktycznie świecił w świetle ultrafioletowym. Zachowuje się zupełnie inaczej, jakbyśmy świecili zwykłą niebieską diodą. Swoją drogą, nasza obudowa się naświetliła i teraz świeci rzeczywiście dość jasno, że możemy już takie większe rzeczy czytać. Ale szybko ten efekt znika, zależy, ile czasu naświetlaliśmy naszą obudowę.
Myślę, że to, że ultrafioletowe tak w skrócie omówiliśmy. Śladów krwi nigdzie u mnie w domu nie ma, w łazience, jak dobrze widzieliście. Kolejnym trybem jest światło czerwone. Możemy sobie zawiesić wówczas na plecaku nasz proczek i używać po prostu jako światła tylnego, jadąc gdzieś na rowerze, a nie mając oświetlenia. Bardzo fajna rzecz. Do tego również możemy wykorzystać tryb migania. Nie jest tu duża częstotliwość, tutaj osoby wrażliwe z padaczką będę was ostrzegać po tym trybie, co będzie, ponieważ będziemy dosłownie mieli efekt policyjnego kogutu i tutaj już radzę uważać, patrząc się na to, oglądając szczególnie przy pełnym ekranie, chociaż już tutaj jest migotanie, a co prawda nie jest tak wysoką częstotliwością. I ostatni nasz właśnie kochani tryb strobo policyjny. Jak dobrze widzicie, efekt jest bardzo ciekawy, przemienny. Najpierw mamy miganie szybkie, teraz miganie wolniejsze, teraz miganie dwóch diod niebieskiej i czerwonej naraz. Tak to kochani właśnie mniej więcej wygląda, myślę, że dość realistycznie. Przechodzimy znów do naszego białego trybu, wyłączamy, a jeżeli chcemy wyzwolić tryb policyjny, ten strobo tak szybciutko, naciskamy 3 razy klawisz. W instrukcji nie ma o tym powiedziane, ale ja się dowiedziałem o tym. 1, 2, 3. I voila, przechodzimy bezpośrednio do ostatniego trybu, nie musimy się przeklikiwać przez ultrafiolet biały, czerwony, czerwony migający. Myślę, że boczny panel omówiliśmy sobie już w całości, ten klawisz służy właśnie do niego. A teraz będziemy przechodzić do tego, co najciekawsze, czyli do naszych dwóch głównych diod generujących maksymalne natężenie światła o mocy do 900 lumenów. Zaraz kochani będziemy mieli okazję to przetestować. I aby załączyć nasze tryby takie podstawowe, musimy się posługiwać klawiszem po lewej stronie, który właśnie odpowiada za nasze dwie optyki. Aby uruchomić któryś z trybów od wysokiego do super ekonomicznego, musimy nacisnąć nasz klawisz 2 razy. W tym momencie kochani jesteśmy w trybie super ekonomicznym, a to jest kochani tryb wysoki. Jak dobrze widzicie, migotanie PWM jest bardzo ogromne po tych paskach na instrukcji. Przełączanie się między trybami jest intuicyjne. Przy pomocy kliknięcia przełączamy się z trybu bardzo wysokiego na tryb średni, ze średniego na niski i z niskiego na super ekonomiczny, gdzie możemy nawet zobaczyć, jak nasze diody świecą, tak jak dobrze widzicie. I wracamy z powrotem do wysokiego. W trybie super ekonomicznym nasza latarka świeci naprawdę bardzo ciemno, ale możemy w tym trybie aż uzyskać, jak dobrze widzicie, czas pracy 76 godzin, czyli przekraczamy czas pracy jednej doby. To jest naprawdę sporo jak na takie dwie potężne diody, które już od trybu wysokiego zaraz pójdziemy zobaczyć, jak to świeci w nocy. A i zapomniałem jeszcze o najważniejszym, czyli o trybie turbo 900 lumenów. Aby wyzwolić tryb turbo, musimy nasz klawisz po prostu trzymać przez cały czas. Ała, aż mnie oczy rozbolały. I tak wygląda, kochani, tryb turbo. Jak widzicie, migotanie PWM jest ogromne, aż moja matryca nie jest w stanie tego zarejestrować. Ua, ale jest bardzo jasno, nie świećcie sobie tym w oczy. Takie 3 sekundy świecenia i nasze 2 radiatory od diod już są ciepłe. Tak to, kochani, właśnie mniej więcej wygląda. Taką małą latarką jesteśmy w stanie oświetlić tak duży obszar na taką odległość. Już nic nie mówiąc o bloku naprzeciwko. Widzicie to? To nie jest żaden bajt. Tak to, kochani, faktycznie wygląda, nie świećmy za dużo, żeby kogoś nie pokoić niepotrzebnie. A właśnie taki obszar jesteśmy w stanie oświetlić przy pomocy naszej latarki. Tamten blok tam dalej też bez problemu oświetlimy, jak dobrze widzicie. Nasza wiązka światła jest bardzo widoczna na tle czarnym z naszej latarki. Wow. Z praktycznych zastosowań, kochani, ten magnes jest dość przydatny. W wypadku używania światła bocznego możemy go przykładowo przykleić do barierki i w taki sposób oświetlić praktycznie cały balkon przy pomocy jednej prostej diody. Dobra, z kolei tak to wygląda na dworzu. Jak dobrze widzicie, od góry mi zamknięcie teraz jest od dołu. Część średnio oświetlona. Gdzie? Jak widzicie, 100 metrów może i będzie. Chociaż ciężko mi ocenić. Tak naprawdę w takich warunkach typowo okołomiejskich. Rodziny. Widzicie tamto drzewo? Tak, dokładnie to. Do niego jest ze 100 metrów. Zobaczymy, czy mi fokus złapie o tej porze.
Tak. Yeah. Jak widzicie, całe drzewko oświetlone do góry do dołu. Oczywiście cały czas używamy trybu turbo. No problem. I po co iść do lasu, jak mam las pod oknem? Kilka drzewek raptem rosnących. Dobra. Tak to, kochanie, mniej więcej wygląda. Po kolei sprawdzimy sobie, jak wszystkie tryby świecają. To jest, kochanie, tryb turbo. To jest, kochanie, tryb wysoki. Tak jak widzicie. To jest, kochanie, tryb średni. Już zasięg nasz się zmniejsza. To jest tryb niski. I tryb ekonomiczny. Tutaj już ledwo co widać, bardziej na tym drzewku. Na tym trybie, kochanie, jesteśmy w stanie ponad dobę wyciągnąć, więc nieźle. Nawet ponad dwie doby. A, sporo widać. Dobra. Teraz lampka boczna. Powiem wam, sporo ilość na taką bliską odległość rynu oświetla wpłyną lampką. A spokojnie. Tak jak, kochani, zresztą widzicie. Dobra. Co, kochani, wciśniemy się tutaj z podsumowaniem jeszcze przed pożegnaniami. Moim zdaniem, czy warto mieć takie coś przy kluczach? Jak najbardziej warto. Taka latarka przy kluczach to jest naprawdę ogromny skarb. Taka mała, a taka mocna, że taki broszek do kluczy potrafi tak jasno je zaświecić. A co do ceny? Z AliExpress dostawą, bez dostawy, około 30 zł, z Allegro 25, w różnych cenach jest, ale do mniej więcej z AliExpress do 50 zł z dostawą, nawet poniżej, na spokojnie można się zamknąć. Kupioną na Allegro lokalnie od pana Michała, od którego ją dostałem, którego serdecznie pozdrawiam. Latarka jest moim zdaniem warta swojej ceny, za tak małe pieniądze, tak potężna latarka. Moim zdaniem naprawdę ogromny skarb. I możemy ją oświetlić wszystko. Cały pokój jasny. Tak na koniec. I teraz, kochani, myślę, że tutaj już skończyliśmy. Wracamy jeszcze do mnie przed dom. Teraz, kochani, jak wygląda świecenie w ciemności. Jeżeli przykładowo gdzieś tam spadnie przed świeceniem świeżo, od razu widać. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Z większej odległości zauważymy bez problemu, że nam coś zginęło. Także to obudowa w fosforze, bardzo przydatna rzecz. W takich sytuacjach awaryjnych, kiedy nam się na przykład rozładuje, gdzieś wypadnie i nie widzimy, gdzie jest. Tak na bliższy dystans. Zobaczmy, jaka jest różnica między trybem wysokim a turbo. Tak świeci turbo. A tak świeci wysoki. No jednak różnica jest. Jeszcze raz. Turbo. Wysoki. Jest różnica. Powiem wam. Dobra. 202. Dobra. Zwijamy się do domu. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. W kolejnym będziemy pewnie coś naprawiać. Teraz, kochani, życzę wam spokojnej nocy, dnia, zależy o której porze mnie oglądacie. Ja wracam do domu i trzymajcie się. Cześć.